Dobrze, jest 18:05. Widzę, że jeszcze kilka osób dołączyło. To będziemy już zaczynać, dobrze? Więc tak, witam bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarze Jak przejść na dietę roślinną, organizowanym w ramach Zdrowie pod kontrolą edycji wiosennej 2021. Mam ogromną przyjemność powitać na dzisiejszym webinarze naszą panią prelegent, czyli panią Iwonę Kibil. A także witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dużo wyniesiecie z dzisiejszego webinaru i że będzie on dla Was bardzo wartościowy. Zanim przekażę tutaj już pałeczkę pani Iwonie, to chciałabym też poprosić, żeby jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, to proszę piszcie je na czacie i pod koniec weźmiemy wszystkie pod uwagę i przeczytamy je na takiej sesji Q&A. Także dziękuję bardzo i oddaję głos. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja nazywam się Iwona Kibil, jestem dietetyczką, pracuję głównie z osobami na diecie roślinnej i sama też na takiej diecie jestem od lat. Jestem też autorką książek, e-booków, wykładów, webinarów i tak dalej na temat diety roślinnej. Ja chciałam uprzedzić Państwa przed tym całym webinarem, że to nie będzie taki webinar, gdzie będę przedstawiać slajdy i informacje na temat wartości odżywczej diety roślinnej, a raczej skupię się na takich podstawowych, praktycznych poradach i z mojego życia, i z życia moich pacjentów, takich po prostu życiowych poradach, jak na tą dietę roślinną przejść, aby przejść na nią zdrowo, aby przejść na nią w taki nieskomplikowany, łatwy sposób, co na co zamieniać, jakie produkty włączać do diety, na które produkty uważać, co trzeba suplementować i jakie w ogóle trudności, jakie problemy mogą u osób na diecie roślinnej wystąpić, ponieważ takie problemy się zdarzają i są to problemy związane głównie z prozdrowotnymi wręcz właściwościami diety roślinnej. O tym powiem pod sam koniec webinaru. A zacznijmy w ogóle od tego, co to znaczy dieta roślinna, czym jest dieta roślinna. Dieta roślinna jest to sposób żywienia, z którego wykluczamy nabiał, jaja, produkty pochodzenia zwierzęcego i zostają nam rośliny. Zostają nam rośliny w różnej postaci i to jest dieta roślinna, która może tak naprawdę być prozdrowotna, może nas uchronić przed zachorowaniem na wiele chorób dietozależnych, na przykład cukrzycy typu drugiego, chorób układu krążenia, czy na przykład niektórych typów nowotworów, przykładowo nowotworu jelita grubego, czy żołądka, czy na przykład nowotworu prostaty. Może nas też uchronić przed nadciśnieniem tętniczym, gdyż osoby na diecie roślinnej mają najniższe ciśnienie tętnicze ze wszystkich grup żywieniowych. Może nas uchronić przed wszelkimi różnymi chorobami układu krążenia i takimi chorobami cywilizacyjnymi, potocznie mówiąc. Natomiast czy ta dieta jeszcze może być stosowana też w niektórych chorobach, na przykład cukrzycy typu drugiego czy miażdżycy i może nawet te choroby odwracać, co jest ważne, może działać leczniczo, jeżeli jest pod kontrolą dietetyka i lekarza stosowana. Natomiast wiemy dobrze, że ta dieta nie zawsze też musi być zdrowa i to, od czego tak naprawdę zaczynamy przejście na dietę roślinną, też jest bardzo ważne. Ważne jest, z jakimi zwyczajami dana osoba przechodzi na tą dietę, czy ta osoba, która przechodzi na dietę roślinną, poszukuje informacji, czy w internecie, czy w jakichś różnych książkach, jak uzupełniać składniki odżywcze, czy stara się jeść zdrowo, przygotowywać różne potrawy w domu. To nawet nie muszą być na 100% potrawy przygotowywane w domu i nie muszą też być na 100% nieprzetworzone zdrowe potrawy, ale po prostu zależy od tego, z jakimi nawykami my przechodzimy. Czy ta osoba na przykład opiera się głównie na gotowcach, czy na daniach z restauracji, czy na daniach w jakichś smażonych fast foodach, czy bardziej na produktach, które zawierają więcej składników odżywczych. Więc to wszystko tutaj zależy, z jakimi nawykami my przechodzimy na dietę roślinną, bo dobrze wiemy, że dieta roślinna, nie do końca taka dieta wegańska, musi być zdrowa. I ja nie mówię też, że produkty gotowe, sklepowe muszą być złe i nie mówię też, że dania z restauracji muszą być złe, bo obecnie mamy bardzo duży wybór fajnych dań, które możemy sobie zjeść na mieście. Obecnie mamy teraz coraz więcej też produktów roślinnych, zdrowych, takich opcji, zamienników czy nabiału, czy na przykład, nie wiem, jakichś różnych pask nabiałkowych i tak dalej.
ale cały czas musimy jednak czytać etykiety, wybierać właściwe produkty i starać się zwracać uwagę na to, które produkty wybieramy. Chciałam tylko jeszcze zauważyć, że nawet ten fast food wegański jest jednak zdrowszy od fast fooda takiego zwykłego, mięsnego, bo jak weźmiemy pod uwagę mięsny fast food, no to mamy tam nasycone kwasy tłuszczowe, żelazo chemowe, mamy tam no, bardzo dużo tłuszczów nasyconych, tak? Tego wszystkiego no, jest w dużej ilości, cholesterol też. Natomiast dieta roślinna, nawet jak my weźmiemy sobie takiego burgera smażonego, wiadomo, że to jest to smażony burger, ale na przykład on jest z białka grochu, czy jakiś warzywny, to i tak on będzie jednak trochę zdrowszy od takiego zwykłego, bo będzie zawierał i tak błonnik, a nie będzie zawierał właśnie i takich dużych ilości nasyconych kwasów tłuszczowych i też cholesterolu. Także nawet wybierając te fast foody, wybieramy dobrze, aczkolwiek ja się skupię podczas tego webinaru na tym, jak tych fast foodów nie wybierać i jak przejść na taką zdrowszą dietę roślinną. W ogóle zastanówmy się też, w jakim celu przechodzimy na dietę roślinną. Czy Państwo, czy pacjenci, jeżeli są tutaj studenci, czy dietetyki, czy medycyny. No bo zakładam, że osoby, które tutaj są, to albo chcą kogoś pokierować w przejściu na tą dietę, albo chcą samodzielnie przejść na tą dietę, czy może są już na tej diecie i chcą coś tam być może zmienić, sprawdzić, czy to jest dobrze poukładane. Więc zakładam, że tutaj Państwo są dobrowolnie, nikt Państwa nie przymusza do tego, żeby mnie słuchać. I zastanówmy się, w jakim celu chcemy przejść na tą dietę roślinną, co w ogóle dyktuje naszym postępowaniem, czy są to kwestie etyczne, zdrowotne, czy dbałość o środowisko. No bo w każdym razie każdy z tych trzech powodów jest dobry, ale najlepiej, gdyby uwzględnić wszystkie trzy powody jednocześnie, bo zdarza się tak, też powiem na przykładzie osób, z którymi zdarzało mi się też przez lata pracować, że zdarza się tak, że ktoś przechodzi na dietę roślinną tylko właśnie ze względów etycznych i sprawia to, że nie przykłada zbyt dużej uwagi do swojego zdrowia, na przykład wybiera tylko bardziej takie produkty, które mu jakby dostarczają wartość, może nie wartości, tylko smaku, stara się wyszukać gdzieś tam w sklepie jakichś chipsów czy serów, które są wegańskie, no bo nie wszystkie chipsy tam też są wegańskie, więc czy jakiś frytek, czy jakichś innych różnych rzeczy, ale nie zwraca uwagi na to, jakie składniki sobie dostarcza, czego może mu brakować, więc to nie jest dobra droga, bo no nie bilansując diety roślinnej, no w łatwy sposób możemy sobie przysporzyć niedoborów składników odżywczych. I tutaj oczywiście nie mówię o białku, bo nie chcę poruszać tego tematu w ogóle, że istnieje problem białka w diecie roślinnej, ale ja mówię o takich składnikach jak wapń, cynk, żelazo, witamina B12, witamina D, kwasy omega-3. Więc to są składniki bardzo ważne i niestety niedobory niektórych składników nie bolą i nie są widoczne przez dłuższy czas, zanim ktoś naprawdę będzie miał deficyt tego składnika w organizmie. I tak naprawdę taka przetworzona dieta roślinna jest bardzo łatwa i łatwo o te niedobory jednak jest, bo wystarczy zrobić sobie taki plan żywieniowy, że jak jedliśmy wcześniej kanapki z wędliną, to teraz wędlina wegańska. Jak mieliśmy na przykład makarony jakieś tam z mięsem czy coś tam, to możemy jeść makarony a la carbonara z tłuszczem kokosowym, z bekonem z kokosa i tak dalej, co się wydaje niewinne, ale jednak jedząc w taki sposób codziennie, no jednak nie dostarczamy sobie właściwych składników odżywczych. Na przykład jedząc kanapki z serem lub wegańskim i ketchupem, czy na przykład jedząc ciastka, serki wegańskie, czy jakieś tego typu rzeczy, to zależy wszystko od tego, ile my mamy tych produktów w diecie, jaki one procent stanowią, jak często są oczywiście jedzone i jak my je bilansujemy w jadłospisie, bo da się je też włączyć do diety we właściwy sposób. A więc w ogóle, gdyby wziąć pod uwagę to, że ktoś sobie przechodzi na dietę roślinną i bierze te wszystkie trzy aspekty, na przykład etyczne i właśnie środowiskowe i zdrowotne, to wtedy widzimy, jak wiele my możemy w ogóle mieć korzyści zdrowotnych z diety roślinnej, a możemy z niej wydobyć naprawdę niesamowite korzyści zdrowotne. Już na samym początku przejścia na dietę roślinną pacjenci często zauważają kilka istotnych rzeczy. Przede wszystkim redukcja wagi. Tak, na początku
początku z reguły u pacjentów, którzy już jakąś tam nadwagę mają, to i ta redukcja następuje, chociaż nie zawsze, bo zależy oczywiście, co my będziemy jeść na tej diecie, bo dieta roślinna może być też bardzo kaloryczna, także na spokojnie też i przytyć się na niej da. Natomiast ta redukcja wagi jest zazwyczaj na początku zauważalna. Jest zauważalny spadek poziomu glukozy i insuliny we krwi, także świetnie się nadaje też dla osób, które na przykład mają insulinooporność i cukrzycę typu drugiego. Widzimy też spadek cholesterolu, spadek ciśnienia tętniczego i poprawę samopoczucia przede wszystkim. I też to zależy z kim, tak jak mówiłam wcześniej, z jakimi nawykami ktoś przechodzi na dietę roślinną, to też zależy z jaką chorobą przechodzi na dietę roślinną. Dlatego, że jeżeli ktoś przychodzi na dietę, chce odżywiać się w sposób roślinny, a ma jakąś chorobę, na przykład ma nadciśnienie tętnicze, czy ma insulinooporność, to bardzo ważne, żeby poinformować lekarza, swojego lekarza o tym, że przechodzimy na taką dietę, skonsultować się z dietetykiem najlepiej też wtedy, kiedy już jest osoba z jakimś tam obciążeniem chorobowym, żeby też nie było niespodzianek, że coś robimy nie tak, bo tak jak mówiłam, można mieć niesamowite korzyści zdrowotne z tej diety, ale dobrze jest to robić pod kontrolą, bo można się pomylić, można jeść, można coś tam sobie poukładać nie tak w jadłospisie i nawet sobie zaszkodzić. Wszystko w zależności od tego, jak ta nasza dieta będzie zbilansowana, ale też co z czym połączymy, bo w przypadku niektórych chorób bardzo ważne jest, żeby były odpowiednie poziomy niektórych składników, jak na przykład cynk czy żelazo z diety, na przykład niedoczynność tarczycy. I w łatwy sposób można dopuścić się do niedoboru żelaza, jedząc niewłaściwe połączenia składników odżywczych, o czym za chwilkę też jeszcze powiem. Więc jak w tym miejscu mówimy już o tej zdrowej diecie roślinnej, o przejściu na zdrową dietę roślinną, to na początku proponowałabym ustalić sobie plan działania i to nawet nie musi być plan pod okiem dietetyka przygotowany, bo informacje, o których tutaj mówię, też w dużej mierze można i na moim blogu znaleźć, i na różnych wykładach, czy od różnych dietetyków ze stron internetowych czerpać takie informacje. Także ten plan działania, dobrze jakby to był taki indywidualny, czyli to, co my możemy od siebie dać, co my możemy zrobić, bo i też zależy od tego, z czym my przychodzimy, tak jak mówiłam, z jaką chorobą, czy z jakimi nawykami, ale też jakie mamy możliwości, czy kulinarne, czy czasowe, czy my gotujemy dla całej rodziny, czy gotujemy tylko dla siebie. To wszystko ma znaczenie, czy my na przykład mamy dwie prace, czy mamy pracę i dużo nauki do tego, czy jesteśmy studentami, którzy na przykład są na dwóch kierunkach, bo w niektórych przypadkach jest trudniej sobie po prostu to wszystko rozłożyć w czasie, poukładać i takie przejście na dietę roślinną z dnia na dzień albo z tygodnia na tydzień będzie dość trudne i często może się kończyć tym, że ktoś po prostu zaniedba tą dietę albo po prostu podda się po kilku dniach, bo stwierdzi, że to nie jest dla niego, że to jest za trudne. Też tak naprawdę przejście na dietę roślinną nie musi być na 100% przejściem na dietę roślinną, bo można przechodzić na tą dietę nawet tygodniami albo nawet przez rok można starać się ograniczać mięso, ograniczać nabiał, ograniczać jaja i wprowadzać coraz więcej produktów pochodzenia roślinnego. Nie ma żadnych reguł, więc najlepiej jest to robić po prostu pod siebie indywidualnie. Ważne, żeby też nie słuchać się innych osób, które na przykład są jakimiś, tutaj muszę akurat ten komentarz wtrącić, zagorzałymi weganami, którzy na przykład mówią, że nie powinno się na diecie jeść serów albo coś tam innego, bo to wszystko jest indywidualne i w zależności od tego, na ile my możemy sobie pozwolić i jakie przejście dla nas jest najbardziej swobodne, bo lepiej jest zostać z tym serem czy z mięsem 2-3 razy w tygodniu, niż popadać ze skrajności w skrajność i, no i nie mieć po prostu czasu na przygotowywanie posiłków. Więc na samym początku dobrze jest w ogóle ustalić, ile czasu będziemy poświęcać na gotowanie, kiedy będziemy przygotowywać posiłki, bo czasem tak jest, że ktoś jest głodny i od razu chce coś przygotować. Na przykład patrzy do internetu na jakiś przepis, nie ma tych składników u siebie w domu, patrzy do lodówki, niespecjalnie coś przygotuje, no bo nie wiem, jak wcześniej ktoś jadł na przykład ryż z kurczakiem i z sosem i tak dalej, to zostaje teraz ryż z sosem, więc czegoś tutaj brakuje, nie wiemy jak sobie to połączyć, więc jest to wtedy trudne. Więc dobrze jest poświęcić ten czas i na przygotowanie, na research, co my mamy w ogóle włożyć zamiast mięsa do takiego dania. Za chwilkę o tym powiem, jak te wszystkie różne posiłki w ogóle zmieniać po przejściu i jak można podmieniać niektóre składniki w bardzo prosty sposób.
Najlepiej jest przygotowywać na samym początku, przygotować sobie taki plan kilku przepisów, które będziemy powtarzać, czyli na przykład 3-4 przepisy na każdy z posiłków, czyli podmieniamy sobie śniadania, obiady, kolacje z tych, które na początku, które jedliśmy wcześniej zazwyczaj, żeby też nie było to zbyt trudne, skomplikowane na start. Podmieniamy sobie kilka tych przepisów i z czasem je sobie rozszerzamy. Też jako ułatwienie podpowiem Państwu, że można gotować i przygotowywać na 2 dni jedzenie, a można też jeść to samo 2 razy dziennie. Gdyby ktoś na przykład nie lubił jedzenia 2 razy dziennie tej samej potrawy, to na przykład można ugotować sobie kolację wieczorem i tą samą kolację następnego dnia odgrzać na obiad i mamy już trochę krócej tutaj czasu, mniej czasu poświęcamy wtedy w kuchni i można tak naprawdę z dnia na dzień robić takie posiłki właśnie, że gotujemy sobie na wieczór, czyli po całym dniu pracy i odgrzewamy, bierzemy do pracy, czy na przykład jemy sobie gdzieś tam w ciągu pracy następnego dnia i później znowu sobie następnego dnia wieczorem gotujemy. Tak jak mówiłam wcześniej, zależy z jakimi nawykami przychodzimy na dietę, więc jeżeli zauważamy, że no nie do końca jest z tymi naszymi nawykami za dobrze i przechodząc na dietę roślinną, zaczynamy czytać. A, może nam zabraknąć żelaza, B, cynku, może nam zabraknąć, nie wiem, wapnia i tak dalej, więc zaczynamy czytać, to nagle stwierdzamy, że musimy jeść więcej produktów pełnoziarnistych, no bo jedliśmy na przykład dotychczas białe bułki, może białe pieczywo, może drobne kasze, może biały ryż, może jedliśmy cukier, może jakieś różne produkty były bardziej przetworzone, więc powoli najlepiej jest te produkty sobie podmieniać w diecie. I nawet nie trzeba tego robić znowu z dnia na dzień. Można powoli to podmieniać, czyli zamieniamy białe pieczywo na pełnoziarniste, drobne kasze, jak na przykład, nie wiem, manna, kukurydziana. Bardzo ważne też, żeby nie jeść za dużo takich rzeczy jak jakieś kukurydziane, czy wafle, czy ryżowe wafle, czy jakieś tortille i tak dalej, bo one jednak mają mniej wartości, co nie mówię, że nie są dozwolone w diecie, tylko po prostu, żeby ich nie jeść za często jako szybkie potrawy i podmieniać właśnie na chleb jakiś żytni na zakwasie, czy orkiszowy w miarę możliwości i stopniowo z tygodnia na tydzień podmieniać sobie te produkty, żeby mieć właśnie więcej żelaza, o czym za chwilkę jeszcze powiem. Następna ważna rzecz, to jak my mamy już przygotowane te 3-4 przepisy i to mogą być takie przepisy, jak na przykład mieliśmy na przykład na śniadania jajecznicę powiedzmy, to możemy zamienić ją na tofu czylicę, co jest bardzo proste w przygotowaniu. U mnie na blogu jest kilka w ogóle przepisów na tofucznicę i to się w bardzo, bardzo szybki i fajny sposób robi. I nawet uważam, że tofucznica jest smaczniejsza od jajecznicy i ma też dużo, bardzo dużo białka, ma mniej tłuszczu, więc to jest idealny posiłek dla osób, które też chcą trochę zredukować masę ciała. Jak ktoś jadł wcześniej owsiankę i na przykład jadł na bazie jogurtu naturalnego czy mleka krowiego, to można zamienić na przykład na napój roślinny, czy sojowy, czy jakiś owsiany, albo na jogurty roślinne wzbogacone w wapń, ale też zwracam uwagę w przypadku owsianki na skupienie się też na tym, jak ta owsianka wcześniej wyglądała, bo sama podmiana tych produktów też nie do końca może tutaj zdać egzamin, bo czasem zdarza się, że ktoś... że ta owsianka może nie do końca wyglądać dobrze wcześniej, bo może tam jest jakiś syropy, jakieś zagawy czy coś, może tam jest, nie wiem, za dużo, może jest jakiś cukier, bo też się tak zdarza, może są jakieś inne takie rzeczy, które no niespecjalnie są nam potrzebne w owsiance i trochę redukują jej właściwości zdrowotne, a można na przykład do tych płatków owsianych wrzucić suszone owoce, jak na przykład morele suszone czy rodzynki, można wrzucić jakieś jagody, borówki, może truskawki, maliny, nawet mogą być mrożone, ten napój roślinny i na przykład dodać orzechy albo masło orzechowe. I często te wymieniamy z pacjentami w jadłospisie owsianki, które były robione jednak na bazie musli sklepowych. Pragnę zwrócić uwagę na to, żeby czytać składy, bo większość musli sklepowych, 99,9% jednak zawiera cukier. I to jest niestety straszne, więc po takiej owsiance nie dość, że jesteśmy nienajedzeni, no to jeszcze podbijamy sobie po prostu ten udział cukru w ciągu dnia, więc lepiej jest przygotowywać w domu albo szukać takich bez cukru, bo takie też są, tylko jest je trudniej po prostu znaleźć.
Jak ktoś wcześniej jadł jakieś kanapki, na przykład z serem, czy na przykład, nie wiem, kiełbaski, jajecznicy z bekonem, czy coś tam, czy jakieś wędliny w ogóle, no to w łatwy sposób też możemy to podmienić, czy na pasty kanapkowe, czy można też z tofu zrobić serki, z niektórych orzechów można zrobić serki. Też opcjonalnie można wrzucić przecież do diety parówki sojowe, z tym, że ja bym ich nie umieszczała jako taki główny składnik w diecie, w śniadaniu raczej bym je traktowała jako dodatek, czyli na przykład wrzucamy do tofucznicy i mamy tofucznicę z taką namiastką parówek, coś w tym stylu. Więc w łatwy sposób to można podmieniać. Jak ktoś jadł na przykład omlet z jajek, to można podmienić na omlet z ciecierzycy. Jak ktoś nie próbował z Państwa tego omletu, zachęcam do spróbowania. Ten omlet jest pyszny, ma bardzo dużo białka, jest sycący na kilka godzin i ma też sporo żelaza, cynku, także bardzo polecam spróbować. Też ciągle reklamuję bloga, ale tam jest przepis na omlet z ciecierzycy. Takie potrawy jak ryż z warzywami, kurczakiem, mięsa, jakieś różne na przykład kotlety, spaghetti, pierogi, w łatwy sposób można podmienić. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby w posiłku znalazły się produkty, które są źródłem białka, czyli nasiona roślin strączkowych. Idealnie, gdyby tam się znalazły, to mogą być takie nasiona jak fasola, ciecierzyca, soczewica, fasola mung, to mogą być kiełki fasoli mung, to mogą być też makarony ze strączków. Ja o strączkach jeszcze powiem później, pod koniec wykładu, dlatego że strączki jednak są problematycznym produktem w diecie roślinnej, szczególnie dla osób, które na tą dietę przechodzą i przez całe życie nie jadły za dużo strączków, szczególnie dla osób, które mają jakieś problemy jelitowe, szczególnie dla osób, które jadły dużo takich przetworzonych rzeczy, albo ich dieta była uboga w błonnik, a teraz nagle zaczęły jeść więcej błonnika, to rośliny strączkowe mogą przysparzać trochę problemów, ale powiem, jak sobie z tym poradzić pod koniec, jak już przejdę przez ten plan, który tutaj sobie przygotowałam. Jak już sobie przygotujemy te posiłki, jak już sobie te alternatywy posiłków wcześniejszych przygotujemy i będziemy w tym obeznani, to ja bym proponowała wprowadzać sobie jakieś nowe produkty, których dotychczas nie jedliśmy, no bo nie traktujmy tej diety roślinnej jako coś takie jak wyrzeczenie, czyli na przykład rezygnujemy z jajek, mięsa, nabiału, ale traktujmy ją bardziej jako takie rozpoznanie nowych produktów, nowych smaków. Często pacjenci, którzy przechodzą na tą dietę, tak powiedzmy od zera, że osoby z diety mięsnej przechodzą sobie już na tą dietę roślinną, mówią, że odkrywają nowe smaki, że nigdy wcześniej na przykład nie jedli ciecierzycy pieczonej, albo chipsów z jarmużu, albo nie wiem, jakiegoś tam burrito z fasolą i tak dalej, i że to są dla nich nowe smaki, które im bardzo pasują i które wręcz są dla nich teraz ulubionymi daniami. I na przykład często się zdarza, miałam pacjenta, który powiedział, że nie może uwierzyć, że on przez całe życie tego nie jadł. Że to jest takie pyszne i że w ogóle on przez całe życie jadł te smutne kotlety, pulpety, pierogi i kanapki z serem, a teraz ma tyle alternatyw, że on w ogóle stał się, że w ogóle jako w rodzinie to on teraz kucharzy gotuje. Więc wprowadzajmy sobie nowe potrawy, wprowadzajmy sobie jakieś nowe przepisy i wprowadzajmy sobie nowe produkty, czyli coś, czego dotychczas nie jedliśmy. Czyli nie wiem, na przykład takie mniej popularne warzywa, może kalarepa, może rzepa. To też nie musi być jakaś specjalna potrawa z przygotowaniem tych produktów, bo można po prostu to połączyć na talerzu z innymi składnikami. I też zachęcam pacjentów zawsze do tego, żeby w ten sposób próbować nowych produktów w diecie, że po prostu bierzemy sobie jakiś nowy produkt, którego nie jedliśmy, mamy ochotę spróbować i możemy je czy upiec, czy ugotować i połączyć na talerzu z innymi składnikami i zrobić z tego taki bowl, czyli mamy na przykład na talerzu ryż, mamy jakieś strączki, mamy trochę ugotowanych czy upieczonych warzyw i dodajemy sobie na przykład do tego, nie wiem, szparagi pieczone. I przykładowo, może ktoś jadł te szparagi tylko w restauracji albo ktoś ich nie przygotowywał nigdy samodzielnie i teraz nagle sobie dokłada szparagi do dodania co tydzień, bo dowiaduje się, jak te szparagi przygotowywać i nie musi z tego robić nic specjalnego, jakiś sosów specjalnych i tak dalej, bo wystarczy, że upiecze te szparagi i dorzuci już do swojego regularnego posiłku. Więc proszę się starać wprowadzać jakieś nowe produkty i starać się modyfikować te swoje regularne przepisy na posiłki, które zazwyczaj były jedzone i nawet jak już zmieniamy je na te posiłki roślinne, to coś tam w nich sobie jeszcze urozmaicać.
Też ważne, żeby opierać się na produktach jak najmniej przetworzonych, ale to nie znaczy, że te nieprzetworzone, że te przetworzone nie są dozwolone, że są całkowicie złe, bo jest bardzo dużo produktów, które, tak jak mówiłam wcześniej, można wprowadzić do diety jako taki dodatek, bo mimo, że ja nie popieram jedzenia serów wegańskich czy wędlin wegańskich jako taki główny składnik potrawy, czyli kanapka na przykład z chlebem, margaryną i serem wegańskim, no bo tu mamy po prostu chleb albo kajzerkę, nie wiem, bułka z tłuszczem, bo to jest produkt zrobiony z tłuszczu kokosowego, nic więcej, ale na przykład jak ktoś bardzo lubi taki ser i brakuje mu jedzenia serów, to można zrobić jedną kanapkę na przykład z hummusem albo z jakąś pastą, na przykład z tofu, a drugą kanapkę z serem i to już jest trochę bardziej wartościowy posiłek. Na przykład można chleb zamienić na żytni i zrobić kanapkę z jakąś pastą z fasoli i na to położyć ser i zapiec. Więc można sobie to jakoś tam wprowadzić do jadłospisu. Tak samo parówki czy kiełbaski wegańskie, czy wędliny wegańskie można wrzucić na przykład do sałatek, do tofucznicy, jak mówiłam wcześniej, czy robimy sobie na przykład leczo z warzyw i z ciecierzycą i dodajemy takie kiełbaski jako taki jakby przyprawa, jakby dodatek, więc jest to wszystko do zbilansowania, da się to zrobić, nie ma z tym żadnego problemu. Też niektóre produkty sklepowe można wprowadzać do diety jako dodatek smakowy i wręcz nawet bym polecała je dodawać. Przykładowo, jak robimy sobie te bole z różnymi składnikami, to możemy tam wrzucić oliwki, kapary, możemy tam wrzucić na przykład sosy pomidorowe różnego rodzaju, jakieś marynowane warzywa, na przykład nie wiem, imbir można wrzucić marynowany, kiszonki możemy wrzucić. Więc to jest wszystko fajnym dodatkiem smakowym. Mamy też niektóre sosy bardzo fajne, wegańskie, dostępne na rynku. Nie wiem, może być na przykład majonez wegański. Trzeba sprawdzać zawsze skład, ale to nie jest nic złego i można to dodać oczywiście do posiłków. No i zastanówmy się też, bo też są osoby, które jeżeli coś im nie wychodzi, to szybko przekreślają to wszystko i wracają do swoich takich tradycyjnych, bezpiecznych posiłków, które mieli wcześniej i jest to dla nich łatwiejsze. Więc te osoby ja bym proponowała wprowadzić im taką właśnie dietę krok po kroku, stopniowo, wprowadzającą na przykład jeden posiłek czy dwa posiłki gdzieś tam w tygodniu roślinne, a potem wprowadzać na przykład dwa, trzy posiłki już, znaczy dwa posiłki już dziennie roślinne i stopniowo sobie je wprowadzać, bo zawsze jak coś się nie uda, jak podwinie się noga i nawet jak ktoś zacznie kupować jakieś produkty typowe, takie, które jadł wcześniej, na przykład, nie wiem, kabanosy, salami, wędliny i tak dalej, to i tak jak chce przerwać, to ma powrót do bazy, czyli już ma wyćwiczonych kilka przepisów, które zawsze w łatwy sposób może przygotować i zawsze może do tej bazy sobie wrócić, więc to jest ważne. No to tyle o tym przejściu w kilku krokach na dietę roślinną, ale jak jesteśmy już na tej diecie, to ważne, żeby wiedzieć kilka rzeczy o najważniejszych składnikach odżywczych. W zasadzie o tych składnikach to pewnie już Państwo wiedzą, że na diecie roślinnej to zabraknie i białka, i żelaza, i cynku, i tak dalej, i kwasów omega-3, i tak dalej. Więc ja tylko pokrótce powiem, że nie zabraknie tych składników, jak my sobie ją dobrze zbilansujemy. I jak już mamy tą bazę, jak my możemy na tą dietę przejść krok po kroku, to teraz powiem kilka zdań dosłownie o tych składnikach, które są najważniejsze, bo uwaga, te wszystkie rzeczy, które mówiłam wcześniej, dostarczają nam cynku i żelaza. Więc jeżeli my przechodzimy na dietę krok po kroku i dostarczamy sobie więcej strączków, więcej pełnoziarnistych produktów, wprowadzamy pełnoziarniste jakieś kasze, wprowadzamy orzechy, nasiona, warzywa i tak dalej, to my naprawdę dostarczamy sobie też i cynku i żelaza, czyli tych składników, o które się pacjenci często boją, więc ja bym zrobiła to od tej strony bardziej praktycznej, czyli najpierw wprowadzamy te produkty, uczymy się jak to bilansować, a potem dopiero uczymy się jeszcze tego, co my możemy jeszcze się dowiedzieć, jak jeszcze możemy zadbać o większą biodostępność niektórych składników odżywczych. Więc o żelazie i cynku trzeba wiedzieć to, że są to składniki, które dobrze się przyswajają z produktów, które zawierają więcej białka, czyli strączki i na przykład orzechy, masło orzechowe, makarony ze strączków, edamame też może być, mogą też być mąki ze strączków różnego rodzaju.
Więc my te produkty najlepiej jakbyśmy jedli przynajmniej 2-3 razy dziennie, czyli w takim większym posiłku, czyli na przykład w śniadaniu możemy mieć powiedzmy jakiś tam hummus, obiad może być na przykład jakieś chili czy coś takiego z fasolą i kolacja to może być na przykład omlet z ciecierzycy, ale to jest taki przykład. I to, co jest ważne, żebyśmy też w tych samych posiłkach mieli witaminę C, czyli świeże warzywa lub owoce. To mogą być różnego rodzaju świeże warzywa lub owoce. Na przykład do owsianki możemy dodać kiwi, możemy dodać borówki, możemy dodać gruszkę przykładowo. Do innych dań możemy je posypać czy natką pietruszki posiekaną, czy dodać na przykład kalafiora, czy brokuła, czy na przykład fasolkę szparagową, czy garść sałat, czy w ogóle sałatkę. Więc dodajemy sobie różne tego typu rzeczy. I bam, mamy już żelazo w posiłku, bo mamy już z produktów białkowych, strączków i tych wszystkich pełnoziarnistych, no i mamy witaminę C. I sprawia to, że produkty że żelazo z produktów roślinnych przyswaja się dużo lepiej. I to jest taka podstawa, co trzeba wiedzieć, o czym trzeba pamiętać, żeby żelazo się dobrze przyswajało. I w zasadzie to by wystarczyło, chyba że ktoś ma problem z żelazem, że ma niższe stężenie w organizmie i trzeba by było wtedy już się udać na konsultację do dietetyka i najlepiej z dietetykiem sobie tą dietę wtedy już opcjonalnie poprawiać albo szukać też więcej tych informacji, no bo tych informacji w internecie w dzisiejszych czasach możemy znaleźć dużo. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której trzeba pamiętać. My Polacy, mam nadzieję, że, znaczy nie wiem, czy my tylko i czy tylko my jako Polacy, czy inne narody też, ale wydaje mi się, że chyba my jako Polacy po prostu jesteśmy nauczeni tego, żeby pić herbatę do posiłków. I uczy się nas tego już w przedszkolach, dlatego że w przedszkolach te jadłospisy zawierają herbatę do śniadania, często też do podwieczorku, więc tej herbaty jest sporo. I niestety herbata, ale też i kawa, czy czerwone wino, ze względu na zawartość polifenoli, jednak blokuje przyswajanie żelaza z diety roślinnej. Więc trzeba pamiętać o tym, że lepiej jest nie łączyć tego produktu, tego napoju z posiłkiem. Najlepiej jest zachować przynajmniej godzinę odstępu i na spokojnie herbatę i kawę można pić, czy przed posiłkiem, czy po posiłku, ale ten odstęp byłby bardzo wskazany, no bo dzięki temu mamy więcej żelaza dostępnego z posiłków. Innym składnikiem, na który też trzeba zwrócić większą uwagę w diecie roślinnej, jest wapń. Wapń jest to taki składnik, który występuje głównie w nabiale i głównie też w diecie roślinnej występuje w zamiennikach na białą, czyli na przykład jakieś napoje, tak jak mówiłam wcześniej już chyba, sojowe, owsiane i tak dalej. Występuje też w orzechach, nasionach, warzywach liściastych, zielonych, występuje w nasionach strączkowych niektórych, jak na przykład ciecierzyca czy fasola. To, na co warto zwrócić uwagę, żebym nie komplikowała Państwu tej sytuacji całej z wapniem, to, że jemy, tak jak mówiłam wcześniej, przechodzimy na te posiłki, jak mówiłam wcześniej, ale uwaga, każdego dnia dobrze jest mieć jedną porcję produktów wzbogaconych w wapń w jadłospisie. Czyli może to być na przykład tofu, porcja to będzie około pół kostki tofu, czyli około 100 gramów, albo na przykład szklanka napoju roślinnego. Ten napój roślinny może być dołączony czy do owsianki, czy do jakiegoś koktajlu, czy po prostu kakao może być na nim zrobione, czy po prostu wypity tak, czy kawa zbożowa, czy tak po prostu wypity. Ważne, żeby napój roślinny był wzbogacony w wapń i żeby nim wstrząsnąć przed spożyciem, bo wapń osiada w tym napoju na dnie. W przypadku tofu ważne, żeby albo na opakowaniu, żeby było napisane, że zawiera wapń, albo powinno być napisane, że zawiera chlorek wapnia albo siarczan wapnia, to musi być twarde tofu, bo miękkie tofu już tego wapnia nie będzie zawierać, bo wapń jest rozpuszczalny w wodzie, on po prostu do tej wody ucieka. Ważne, żeby te zielone warzywa też się każdego dnia pojawiły, no bo one mają i wapń, i żelazo, także jest to, jest to bardzo, bardzo wartościowy produkt, tym bardziej, że wapń z nich jest bardzo dobrze biodostępny, bo w około 40-50% jest biodostępny wapń z zielonych warzyw, gdzie z produktów nabiałowych i zamienników nabiału to jest około 30%. Innym składnikiem, który jest też taki ważny w diecie roślinnej, to są kwasy omega-3. Co do kwasów omega-3, to w zasadzie nawet bez względu na dietę, każdy powinien je spożywać
każdy je powinien spożywać, tak jak kwas alfa-linolenowy, który jest na przykład dostępny czy w siemieniu lnianym, czy nasionach chia, czy w oleju lnianym, dlatego że organizm nie syntetyzuje tego tłuszczu i my musimy go dostarczyć z dietą, bez względu na to, czy jesteśmy na diecie roślinnej, czy na diecie tradycyjnej. I tak jedna porcja na dzień tych kwasów omega-3 powinna się znaleźć. To może być zmielone siemię lniane, musi być zmielone przed spożyciem, bo takie odtłuszczone, zmielone siemię, które już jest w sklepie, nie do końca, dlatego że ono już nie ma tych kwasów omega-3. Mogą to być nasiona chia, też łyżka na przykład nasion chia. Może to być olej lniany, czy olej rydzowy, czy na przykład olej konopny, ale to jest kwas alfa-linolenowy i on po spożyciu miałby się przekształcić w organizmie w kwasy omega-3, takie jak dokozaheksaenowy i eikozapentaenowy, i te znajdują się w rybach. I w diecie roślinnej oczywiście nie ma ryb. Nie ma takiej standardowej suplementacji dla osób na diecie roślinnej oprócz kobiet ciężarnych, ale to jest suplementacja bez względu też na rodzaj diety, czy to jest dieta tradycyjna, czy nie. Natomiast nie ma takiej standardowej suplementacji zalecanej. Ja z reguły pacjentom zalecam, dlatego że jak brakuje nam jakiegoś składnika, czyli brakuje nam ryb w diecie, to wypadałoby skądś te kwasy brać. Na wszelki wypadek dobrze jest je dostarczyć sobie z suplementów. I oczywiście to mogą być suplementy roślinne na bazie wodorostów, więc są to suplementy, które są pochodzenia roślinnego, przebadane, i są to suplementy zazwyczaj bezpieczne. Dobrze jest oczywiście wybrać właściwą firmę, sprawdzić certyfikaty ważności, certyfikaty czystości, też na metale ciężkie. Szczególnie polecałabym suplementację tymi kwasami osobom, które mają jakieś problemy z chorobami, na przykład choroby autoimmunologiczne, które mają wyższy poziom cholesterolu, trójglicerydów, które mają też insulinooporność na przykład. To są bardzo niezbędne kwasy omega-3 i działają antyzapalnie, aczkolwiek też bez względu na rodzaj diety one są potrzebne, i ponieważ osoby na diecie tradycyjnej też nie jedzą wystarczającej ilości kwasów omega-3. Ta suplementacja powinna być tutaj rozważana przez raczej wszystkich, a nie tylko osoby niejedzące ryb. I jeszcze dwa składniki, które trzeba suplementować. Jeden składnik bez względu na rodzaj diety musi być suplementowany. To jest witamina D oczywiście. Wybierajmy witaminę D pochodzenia, znaczy może być pochodzenia oczywiście roślinnego, ale witaminę D3, nie D2, bo lepiej się przyswaja. I witamina B12. Witamina B12 jest taką witaminą, która występuje tylko w produktach pochodzenia zwierzęcego. Także jeżeli my nie mamy produktów pochodzenia zwierzęcego, albo uwaga, jeżeli my mamy te produkty, ale w małej ilości, jak mamy nabiał czy jaja, ale w małej ilości, albo jak mamy nawet mięso w diecie w tygodniu, ale w małej ilości, to warto tą witaminę suplementować, dlatego że nawet jedząc mięso 2-3 razy w tygodniu, można mieć niedobór tej witaminy. Ona występuje głównie właśnie w czerwonym mięsie. No i jak to wszystko zrobić w praktyce? Jak już wiemy, co suplementować, jak przejść na tą dietę, jak to w praktyce ten nasz talerz mógłby wyglądać? To byłoby nic innego jak taki zdrowy talerz, czyli połowa talerza to są po prostu warzywa, czyli mamy tutaj zielone warzywa, pomarańczowe, czerwone, żółte. Ważne, żeby to były różne kolory warzyw, bo dzięki temu dostarczamy sobie różnych witamin i składników z tego pożywienia. Ćwiartka talerza to mogą być produkty białkowe, a nawet powinny być, czyli jakieś fasole, tofu, ciecierzyca, soczewica i tak dalej. I następna ćwiartka talerza to produkty pełnoziarniste. Kasze, przykładowo pieczywo, to mogą być makarony, ryż i tak dalej. No i jeszcze brakuje nam tłuszczu, więc dodajemy sobie też trochę tłuszczu, to w zależności od tego, ile potrzebujemy. Może to być jakaś łyżka oliwy z oliwek, czy na przykład dwie łyżki orzechów, czy może to być na przykład jakaś pasta z oliwek, oliwki, siemię, jak mówiłam wcześniej, chia, orzechy, mówiłam już, pestki, masło orzechowe i tak dalej. Do tego wszystkiego oczywiście my możemy sobie dodać różnego rodzaju przyprawy, dodatki, jakieś płatki drożdżowe, może musztarda, może sos sojowy, na co mamy ochotę. I teraz jeszcze ta ostatnia część, o której mówiłam wcześniej, co może pójść nie tak.
To znaczy wiele rzeczy może pójść nie tak jak z każdą dietą, bo to jest w ogóle, nie ma znaczenia, czy to jest dieta roślinna, czy jakaś inna, zawsze coś może pójść nie tak, jak my sobie czegoś tam nie poukładamy, nie zbilansujemy prawidłowo, albo po prostu nie przyłożymy się do tego, żeby krok po kroku te zmiany wprowadzać, to wiele rzeczy może pójść nie tak. Natomiast w diecie roślinnej to, co ja zauważam u swoich pacjentów, co częściej jednak idzie nie tak, to właśnie wprowadzanie tych zdrowych produktów w zbyt szybkiej ilości jednak, jeżeli ktoś wcześniej jadł bardziej taką przetworzoną dietę. Jeżeli to była osoba, która jadła dużo produktów przetworzonych, a mało błonnika, to z dnia na dzień przejście na taką dietę, gdzie mamy dużo strączków, warzyw, szczególnie surowych, sałatek, orzechów i tak dalej, może sprawić, że nagle będziemy czuć się jak w 5., 6. miesiącu ciąży i po każdym posiłku będziemy chodzić z takim dużym brzuchem, bo jest to związane po prostu z tym, że my zwiększamy ilość błonnika z dnia na dzień. I błonnik ściąga wodę do jelit, też błonnik nie jest trawiony, więc przechodzi przez jelito cienkie, przechodzi do jelita grubego i tam mikrobiota jelitowa zaczyna fermentować go i tworzy krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, gazy, w tym metan, wodór i przez to po prostu czujemy się źle. Więc przy przejściu na dietę roślinną, szczególnie jeżeli wiemy, że wcześniej ta dieta nie wyglądała do końca dobrze, albo jeżeli wiemy, że mamy jakieś problemy z jelitami, to dobrze jest albo skonsultować się z dietetykiem, albo wprowadzać sobie powoli te produkty wysokobłonnikowe, czyli na przykład nasiona roślin strączkowych, wprowadzać sobie do diety powoli. Nie przechodzić tak, że z dnia na dzień zaczynamy jeść pół szklanki albo szklankę fasoli na posiłek, tylko na przykład 2 łyżki, 3 łyżki i sobie stopniowo je wprowadzamy. Dodatkowo dobrze się skupić na takich strączkach, które mają mniej tych cukrów fermentujących, bo strączki mają cukry fermentujące galaktooligosacharydy, które to są właśnie wyjątkowo lubiane przez mikrobiotę jelitową, co jest fajne i dobre, dlatego że dzięki temu redukujemy sobie ryzyko wielu właśnie tych chorób, o których mówiłam wcześniej, ale możemy pocierpieć trochę na samym początku, jeżeli po prostu wprowadzimy sobie je w zbyt dużej ilości naraz. Więc najpierw dobrze jest wprowadzić takie, które mają mniej tych cukrów, czyli na przykład soczewica, może być ciecierzyca, one mają trochę mniej, mogą być humusy, jakieś pasty zmiksowane z nasion strączkowych. Ważne, żeby te strączki moczyć dobrze przed spożyciem. Tej wody w stosunku do strączków powinno być tak około przynajmniej 3 do 5 razy więcej. Można też pomoczyć z sodą oczyszczoną, co też trochę tych cukrów się zredukuje i przejdzie trochę tych cukrów do wody i dzięki temu też te wzdęcia będą mniejsze. Co tutaj jeszcze by można było zrobić? Można spróbować też makaronów czy mąk z nasion strączkowych na samym początku, bo z reguły te produkty są trochę lepiej tolerowane jednak niż takie ugotowane strączki. Czasem na początku też jest dobrze wybrać te produkty jednak z puszek, bo te z puszek zawierają też mniej trochę cukrów i są zazwyczaj lepiej tolerowane, szczególnie przez pacjentów z zespołem jelita drażliwego. I wprowadzamy sobie te produkty powoli, stopniowo, zaznajamy się z tym, sprawdzamy, jak akceptujemy nasiona roślin strączkowych i powoli sobie rozszerzamy tą dietę. Gdyby ktoś chciał więcej dowiedzieć się na ten temat, jak sobie te strączki wprowadzić, to też ostatnio z Katarzyną Śniadkowską napisałyśmy e-booka Sposób na strączki, także tego e-booka można znaleźć, bo tam jest cały schemat wprowadzania strączków do diety, jak to zrobić w praktyce. No i jak ktoś przechodzi na tą dietę roślinną i ma te problemy w ogóle z wzdęciami, coś tam się dzieje, to trzeba sobie zadać też pytanie. Po pierwsze, czy my przechodzimy i mamy dużo tego błonnika na samym początku i czy to nam sprawia problem, czy może te problemy się zaczęły wcześniej, bo gdyby te problemy były wcześniej, a po przejściu na dietę roślinną pogarszają się i mamy coraz większe problemy z jelitami, to udałabym się do gastrologa, udałabym się też do dietetyka później, żeby sprawdzić, co my możemy w tej sytuacji zrobić, bo na pewno jest jakieś rozwiązanie, tylko trzeba tutaj bardziej indywidualnie już do tego podejść, ale też proszę sprawdzić, czy na przykład nie jedzą Państwo za dużo surowych warzyw, czy na przykład soków nie piją Państwo za dużo, bo też dużo fruktozy może ściągać wodę do jelit i też będzie powodować wzdęcia. I też kolejna rzecz, czy pijemy wystarczającą ilość wody, no bo jak zwiększamy ilość błonnika, to też trzeba dodatkowo pić więcej wody, bo to nas też będzie blokować i będziemy po prostu
gorzej tolerować przejście na dietę i po prostu wprowadzanie tych różnych produktów roślinnych. Także to są takie moje praktyczne porady. Mam nadzieję, że są pomocne, że rozwiałam trochę wątpliwości. Czekam na pytania. Dobrze, bardzo dziękujemy. Mamy kilka pytań tutaj na czacie, więc pozwolę sobie je po prostu zacząć pytać. Więc tak, po jakim czasie od przejścia na dietę roślinną warto zrobić badania krwi i co dokładnie warto zbadać? To zależy, to tak naprawdę zależy od tego, tak jak mówiłam, z czym my przechodzimy na tą dietę roślinną. Jeżeli to jest osoba zdrowa i wcześniej już robiła sobie badania, na przykład 2-3 miesiące temu, to ja bym odczekała na spokojnie, nawet można poczekać kilka miesięcy przed wykonaniem następnych badań, bo jeżeli ktoś miał dobre wyniki, to nic się raczej nie powinno zmienić w krótkim okresie czasu. Przykładowo, jak ktoś miał dobry poziom żelaza, ferrytyny, zapasów żelaza w organizmie i przeszedł sobie na dietę roślinną i jadł tak sobie na samym początku, to i tak ta ferrytyna z czasem się redukuje, ale to nie jest w tydzień czy dwa, tak? Trochę dłużej się redukuje, więc trzeba po prostu zwrócić uwagę na to, jak my jemy, ile czasu, jak my jemy, ile czasu temu mieliśmy ostatnie badania robione, czy mamy jakieś problemy zdrowotne. Powiedziałabym, żeby tak raz do roku sobie badać, znaczy robić sobie takie badania profilaktyczne, morfologię. To myślę, że też nie tylko na diecie roślinnej, tylko w ogóle warto dbać o tą profilaktykę. Dobrze, następne pytanie. O potencjalnych niedoborach składników odżywczych w diecie roślinnej dosyć sporo się mówi, ale czy jest coś, na co trzeba uważać pod względem nadmiaru spożywania jakiegoś składnika odżywczego? Ja bym powiedziała tak, że wszystko w nadmiarze może być szkodliwe i to zależy od porcji. Miałam pacjentów, którzy na przykład przechodzili na dietę roślinną i zastępowali sobie posiłki sokami. To wtedy było to dla nich bardzo szkodliwe, więc tutaj bierzemy pod uwagę to, czego my jemy w ogóle w nadmiarze. Natomiast z innych takich produktów, tak się zastanawiam, no nie wiem, no szkodliwe może być w dużych ilościach siemię lniane, jak się je, nie wiem, 5-6 łyżek dziennie, to faktycznie. Albo szpinak czy botwina zawiera kwas szczawiowy. Ja raczej nie podejrzewam, że ktoś z jakiegoś powodu zacząłby jeść szpinak codziennie przez na przykład 2-3 tygodnie, ale faktycznie wtedy można by było sobie zaszkodzić. Więc nadmiary takich składników, na przykład soja w nadmiarze też może zaszkodzić. I są faktycznie takie case studies na PubMedzie, że u osób, które faktycznie jadły bardzo duże ilości soi, nie wiem, 16 porcji chyba tam było soi, to doszło do zaburzeń hormonalnych u takiego mężczyzny. Natomiast trzeba pomyśleć, trzeba zastanowić się, ile my jesteśmy w stanie tego jeść, bo jeżeli jemy raz, dwa razy dziennie, czy nawet kilka razy w tygodniu, to nie powinno nam to szkodzić. Dobrze. Na diecie roślinnej zauważyłam, że często jest dosyć spore spożycie błonnika, nawet 50-60 gramów dziennie. Czy takie ilości mogą zaburzyć wchłanianie składników mineralnych w diecie i generalnie czy tak duże ilości błonnika mogą nam zaszkodzić? To jest bardzo indywidualne i to jest bardzo fajne pytanie, ponieważ ja obserwuję u pacjentów, że też jedzą tak dużo błonnika, nigdy nikogo nie powiadamiam, dobra, teraz przechodzimy na dietę, gdzie mamy 60 gramów błonnika, czy jest pani na to gotowa, albo czy jest pan na to gotów, nigdy nie powiadamiam o tym nikogo i po prostu wprowadzamy tą dietę i ja nigdy, znaczy zdarza się, jak ktoś ma jakieś tam problemy jelitowe, ale nigdy nie słyszę po przejściu na taką zdrowszą dietę, po jakimś czasie, jak to robimy stopniowo, że chyba mam za dużo błonnika, także tutaj nic się raczej nie powinno dziać. My się przyzwyczajamy do tej diety, jak sobie ją wprowadzamy stopniowo i powinniśmy to dobrze tolerować, ale to jest bardzo indywidualna kwestia, dlatego że są osoby, które mogą gorzej tolerować ze względu właśnie na mikrobiotę jelitową, ze względu na zespół jelita drażliwego, ze względu na jakieś w ogóle problemy z jelitami. Natomiast jeżeli chodzi o rośliny, o błonnik i składniki mineralne, to jeżeli my wprowadzamy sobie więcej błonnika, to my wprowadzamy też więcej składników mineralnych, no bo jednak to żelazo czy cynk są zawarte w produktach pełnoziarnistych. Także tutaj raczej nie powinno być problemów, chyba że ktoś zaczyna jeść duże ilości takiego nierozpuszczalnego błonnika, jak na przykład otręby, no to bym nie polecała już, bo to już naprawdę nie jest potrzebne. To płatki owsiane wystarczą. Czy spożycie każdego dnia jednej łyżki zmielonego siemienia lnianego zapewni nam wystarczającą dzienną dawkę kwasów omega-3? To właśnie tego kwasu alfa-linolenowego, jak mówiłam wcześniej, natomiast kwasów DHA, EPA nie. Już tutaj następne pytanie.
Przed rozpoczęciem suplementacji witaminy B12 czy należy wskazać jej poziom w organizmie? I co jeśli występuje prawidłowy? Ach, jest trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że nie zawsze mamy możliwość zbadać. Ja powiem, jak ja do tego podchodzę w mojej praktyce. To jest tak, że jak ja widzę morfologię i wypytuję się pacjenta, jak je, co suplementuje, i widzę, że jest ten pacjent od niedawna na diecie roślinnej i morfologia wygląda dobrze, bo jednak niedobór B12 można zobaczyć w morfologii, z tym, że trzeba to potrafić odczytać, ale też trzeba jednocześnie wiedzieć, co ten pacjent suplementuje i co je, żeby jakiś tam potencjalny niedobór wychwycić. Więc jeżeli ktoś ma tą morfologię dobrą, to po prostu wprowadzamy suplement B12. Czasem się zdarza, że ktoś tą morfologię ma podejrzaną i się pytam wtedy pacjenta, czy ma możliwość zrobić tą morfologię B12, na przykład zbadać teraz, przed wprowadzeniem suplementacji. I czasem się zdarza, że jest możliwość i faktycznie na przykład wychodzi niedobór i wtedy wprowadzamy już suplementację od razu dopasowaną dawkami, ale czasem się zdarza, że ktoś nie ma możliwości na ten moment. Są to też czasem osoby z zagranicy, gdzie nie mają możliwości w tym momencie w ogóle iść na przykład do laboratorium i zrobić pomiar. To wprowadzamy po prostu B12 w większych dawkach, bo zakładam, że na przykład jest niedobór i potem mierzymy poziom B12 przy najbliższej możliwej okazji, żeby zobaczyć, jaki jest, na czym bazujemy. Natomiast to tak jak mówiłam, że jest to z mojej praktyki, natomiast jak ktoś chce sobie zbadać i ma możliwość sobie zbadać, iść po prostu do laboratorium, bo to nie jest refundowane i trzeba po prostu iść do laboratorium, opłacić badanie, no to ja bym polecała zbadać przed wprowadzeniem suplementacji, ale jak ktoś już suplementuje, to trzeba przed badaniem odstawić suplement na kilka dni, żeby nie zafałszować tego wyniku badania, bo jednak wyjdzie wtedy, że mamy bardzo wysoki poziom B12, bo na przykład wzięliśmy dzień wcześniej suplement. I tutaj też takie pytanie w temacie, jakie konkretnie suplementy witaminy B12 Pani poleca? Nie ma znaczenia tak naprawdę, jaki konkretny suplement. Ważna jest dawka, ważne jest, żeby suplementować regularnie. Mamy te różne formy witaminy B12, nie ma dużego znaczenia. Czytałam jeszcze chyba jakiś rok temu czytałam, że o hydroksykobalaminie, że się gorzej przyswaja. Natomiast obecnie jest taki jeden suplement, który gdzieś tam rekomenduję czasem dzieciom, pacjentom i widzę, że dobrze się też i na nich przyswaja, więc myślę, że tutaj nie ma jakiegoś tam dużego znaczenia. Ważne jest, żeby regularnie suplementować. Ważne jest, żeby dawka była dopasowana. Też, żeby to nie była jakaś super niska dawka, bo na przykład jak jest kobieta w ciąży i w tych suplementach, takich multivitaminach ciążowych jest dawka 2,6 mikrogramów, czyli taka norma na witaminę B12, to w żaden sposób ta weganka nie będzie miała dobrego poziomu B12 w organizmie przy takiej dawce, więc trzeba tutaj startować od dużo wyższej dawki dla niej, czyli przynajmniej te 250 mikrogramów, no bo z tego się tak naprawdę 1% przyswaja. Więc nie ma znaczenia jaka dawka, duże znaczenie ma tutaj regularność suplementacji. Jeżeli już bym miała wybrać formę, to bym raczej wybrała cyjanokobalaminę, aczkolwiek teraz jest coraz więcej suplementów fajnych i dobrych z metylokobalaminą, także obie formy są ok. Czy dieta wege, która jest bogata w produkty sojowe, wiele warzyw krzyżowych, piankowych, jest wskazana dla osób chorujących na Hashimoto? Co zrobić, aby nie pobudzać nadmiernie układu odpornościowego? To znaczy dieta jak najbardziej jest wskazana, działa antyzapalnie, z tym, że jak ktoś przyjmuje lewotyroksynę rano przed posiłkami na czczo, to ważne, żeby do śniadania nie jeść jednak soi, ale też dobrze jest nie jeść siemienia i nasion chia, albo przynajmniej nieregularnie jeść wtedy do śniadania, żeby nie blokować leku, dlatego że akurat lewotyroksyna jest takim lekiem, który jest bardzo wrażliwy na różne czynniki z diety, także soję na spokojnie można jeść później do obiadu, do kolacji, w ciągu dnia, no nie wiem, no może nie 4 razy dziennie, ale raz dziennie na spokojnie można, od czasu do czasu 2 razy dziennie też na spokojnie można jeść. Warto wtedy zwrócić uwagę w przypadku choroby Hashimoto i diety roślinnej na kwasy omega-3, super ważne, dlatego że, tak jak mówiłam wcześniej, to są kwasy, które trzeba w przypadku tej choroby suplementować. Selen jest ważny, na to trzeba zwrócić uwagę. Ja tutaj już za dużo chyba już bym mówiła, ale jest też artykuł na moim blogu o selenie, taki bardziej obszerny. Żelazo jest ważne, cynk jest bardzo ważny, więc trzeba pamiętać o tym, żeby nie mieć niedoborów tych składników, bo są to składniki potrzebne do pracy tarczycy.
Dobrze, i takie pytanie na koniec, które już tutaj nie na czacie, tylko takie ode mnie. Czy ma Pani może jakieś takie ulubione danie z diety roślinnej, bez którego teraz Pani by sobie już nie wyobrażała życia? Chyba nie mam takiego ulubionego dania. Ja w ogóle jestem jak dziecko, że co jakiś czas zmieniam sobie potrawy i mogę jeść je przez kilka dni, a potem znowu zmieniam. Ale ostatnio, odpowiem co jadłam ostatnio, czym się zachwycałam i to było bardzo proste. I ja wiem, że to jest trochę nieekologiczne, dlatego że to było w tym daniu awokado, ale robię tak dużo proekologicznych rzeczy, że od czasu do czasu sobie pozwalam. I to była tofucznica z awokado, czyli mamy po prostu tofu, wrzucam to tofu na patelnię, na warzywa, tam był jarmuż, była papryka, do tego dodaję rozgniecione, takie miękkie, fajne awokado i to wszystko sobie z kurkumą, solą, pieprzem duszę na patelni i to jest tofucznica po prostu pyszna. A, szczypiorek jeszcze na koniec. No to myślę, że już wszyscy mamy pomysł na jutrzejsze śniadanie. I tu pojawiło się jeszcze jedno pytanie, to może już będzie właśnie ostatnie. Czy herbaty ziołowe, mięta czy koper włoski pite do posiłku też będą pogarszać przyswajanie żelaza? Mięta wydaje mi się, że w około 40%, nie jestem pewna w 100%, jak powiedziałam. W każdym razie mięta pewnie tam około w 30-40% będzie pogarszać. Nie jest to takie pogarszanie wchłaniania żelaza jak w przypadku herbaty czy kawy, gdzie tam jest powyżej 90%. Ale jednak jeżeli ktoś ma niski poziom żelaza, to proponowałabym nie łączyć z posiłkami. Natomiast jeżeli ktoś nie ma problemu z żelazem, to też proszę się nie stresować tym, bo to jest normalne, że od czasu do czasu możemy sobie po prostu wypić tą kawę, czy gdzieś jesteśmy, nie wiem, czy w restauracji, czy w hotelu, na śniadaniu hotelowym, to nie będziemy czekać na wypicie kawy do posiłku, przecież godzinę tam, prawda? Więc to jest tak, żeby też na spokojnie się tym nie stresować. Na co dzień najlepiej jest uważać na to połączenie, żeby tego nie robić z przyzwyczajenia, ale od czasu do czasu można sobie na to pozwolić. Też chciałam powiedzieć, że są osoby, którym się wchłania za bardzo żelazo z diety, na przykład osoby z hemochromatozą, więc wtedy się akurat pije herbatę i kawę do posiłków. I wtedy jest to zalecane. Tak, wtedy jest to jak najbardziej zalecane. I dieta roślinna wtedy też jest bardzo zalecana. Z drugiej strony, bo się ogranicza, eliminuje się mięso czerwone, czyli po prostu też żelazo chemowe, które to jest właśnie najbardziej szkodliwe wtedy. Dobrze, już wydaje mi się, że to są wszystkie pytania, także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za obecność i Pani za wspaniałą prelekcję i myślę, że była bardzo praktyczna i że dużo takich właśnie życiowych trików, można powiedzieć, z niej wszyscy wynieśliśmy, także bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie.